grał. Kogo się obawiasz? Macie nadzieję na zwycięstwo? Jakie pozycje? No nie wiem. Zwariował? No nie, ty nagrywasz już? Co? No... Okej. W ogóle fajnie, że coś takiego jak Polish Media Cup istnieje. No, wszystko wskazuje na to, że Polish Media Cup to już stały element piłkarski w świecie dziennikarzy. Polish Media Cup to jest taka fajna impreza. Kto wygra ten turniej? Ja nie mam pojęcia, bo nie wiem, kto gra. Nie pamiętam, kto wygrał. To jest 8. edycja, tak? Nie pamiętam. Ale słowo do honoru, nie wiem, kto gra. Ble. A gdzie jest? To jest, czekaj. Ale nie, jest wszystko, okej. Tak? Ja dziękuję, ale przecież ja się do tego nie przygotowywałem w ogóle, no. Ale jakoś tak jestem przekonany, że wygra ekipa z Warszawy. No, szef patrzy, także nie mogę powiedzieć, że może się to zakończyć klęską. Jedziemy po złoto. Tu nie ma dwóch zdań. Poczekaj, nie. Kto wygra ten turniej? Faworytem moim zdaniem będzie Polska. Jest Polska. We wszelakich rozgrywkach dziennikarskich jest Kanal Plus. Z nimi chciałbym zagrać dopiero w finale. A, najmocniejsza drużyna. To jest dobre pytanie. Kto jest faworytem tej imprezy? Myślę, że jest wielu. Ale nie ma też dobrych. No, dziennikarze to są łamagi, którzy potrafią cały czas tylko podkreślać, że tak naprawdę to przypadki nie staliśmy się piłkarzami. Myślę, że tegoroczna edycja turnieju, bo odbywać się będzie pod hasłem Kanał Plus Reinkarnacja. Przegląd Sportowy zapewnia najlepszy serwis sportowy w tym kraju, ze wszystkich mediów w ogóle w Polsce. Też ma najlepszą drużynę piłkarską, to w ogóle nie ulega dla mnie najmniejszych wątpliwości. Dla mnie jesteście wszyscy totalnymi leszczami. Która wygra ze wszystkimi. To akurat nie wierzę. Drugim jest Przeglądem. Może Polska, może TVN. Eurosport, Kanał Plus. Gazeta Polska The Time i wiem, że oni również marzą o tym, żeby po raz kolejny oblać się szampanem na bankiecie po turnieju. Pierwszy mecz z Polską. Luzik. Mamy dwa zespoły. Telewizję Polską, dwa zwycięstwa. Kanał Plus, dwa zwycięstwa. Myślę, że w tym roku ma szansę zdecydowanie sport, katowicki sport. Za dużo chyba słów. Celem jest oczywiście obrona tytułu. Dla nas ważny jest finał. Wokół Polish Media Cup krążą takie legendy, że aż boję się o nich mówić. Często mecze nie są tak wyczerpujące, jak relaks, który następuje po nich. Zapominając o rodzinach, mamy uwieść. Nie ma tak, że ktoś kogoś nie lubi. Tak, są fajnymi kumplami. W szatni było głośno, też się z kimś przepycha. Od emocji, od różnych sytuacji, które wydarzą się, tak jak mówiłem, w chwilach relaksu, tak jak to w relacjach dziennikarskich. Ploteczki. Nie, ja tak nie potrafię, wyłącz. Więc naprawdę przemilczmy te sprawy. Pozdrawiam wszystkich kolegów, mam nadzieję, że nikt sobie krzywdy nie zrobi. Drżyjcie i to nie tylko przed pogodą. Yo.